Witamy na kolejnej wycieczce, jeszcze nie na szlaku, bo szlak zaczynamy jutro rano, ale jesteśmy już w Olsztynie. Jesteśmy na zamku, będziemy właśnie zwiedzać zamek i jeszcze parę innych zabytków Olsztyna. Jutro przed nami szlak kopernikowski, najdłuższy nizinny szlak polski i czwarty co do długości szlak w ogóle. Jesteśmy już na zamku, jako że jesteśmy na szlaku kopernikowskim, to i zamek należy do ciekawostek związanych z Mikołajem Kopernikiem. I tutaj jest instrument astronomiczny. Czyli tablica, która znajduje się na ścianie. Zwierciadło, które znajdowało się na posadzce nieopodal tablicy, nie istnieje. Było gdzieś tutaj. A Mikołaj chciał na tej podstawie udowodnić swoją tezę i obliczyć długość roku astronomicznego. A w tej gablocie mamy własnoręcznie napisany list przez Mikołaja Kopernika do kapituły warmińskiej, opatrzony jego podpisem. Ciąg dalszy włóczenia się po Olsztynie. Jesteśmy na rynku, tu jest ratusz. Ma takie fajne odrzwia mauretańskie, to nie są odrzwia, mniejsza z tym. Teraz idziemy zwiedzać katedrę, a potem powolutku na kolację. I jutro wczesnym rankiem startujemy ze szlakiem, który zaczyna się w tamtym rogu przy bramie wjazdowej do dawnego grodu Olsztyna. Witamy ponownie na szlaku. Jest godzina 7:50, 19 maja. Jesteśmy pod Bramą Wysoką w Olsztynie. Tutaj jest oficjalny początek szlaku kopernikowskiego. Nie ma kropki, niestety. Wycięli ją, tak. Andrzej dzwonił do PTTK i... Były drzewa, ale robili nową trakcję tramwajową. Drzew nie ma, nie ma kropki. Nie ma i nie będzie, dopóki nie wyrosną nowe drzewa. Tak zostaliśmy poinformowani. Ale to nie znaczy, że szlak się tu oczywiście nie zaczyna. Zaczyna się pod jedyną ocalałą wieżą miasta Olsztyna. Były kiedyś mury dookoła miasta, bardzo niewiele z nich zostało. Widzieliście wczoraj na zamku. Wieża jest z XIV wieku, więc tak samo jak zamek, który oglądaliśmy. Prawdopodobnie był tutaj gród Prusów, potem przyszli krzyżacy i zawojowali to miejsce i pewnie wybudowali te wszystkie ceglane rzeczy, które w mieście są, a później była inkorporacja Prus Królewskich do Polski. Szlak ma 390 km. Kończy się w Grudziądzu, a nie w Toruniu, ponieważ kiedy projektowano w latach 70. zaprojektowano, owszem, że szlak będzie się kończył w Toruniu, ale nigdy nie wyznakowano tego do końca, więc niestety Torunia nie zobaczycie. Zobaczymy ile dni, zobaczymy się w Grudziądzu, a po drodze mnóstwo miejsc związanych właśnie z Mikołajem Kopernikiem oraz także krzyżakami i Prusami, o czym będziemy opowiadać po drodze. Do zobaczenia na szlaku za chwilę. Hej. Wędrujemy wzdłuż rzeki Łyny. Szlak jest cudowny, pięknie oznakowany i wiedzie super lasem, takim liściastym raczej, z odrobiną sosen na wysokim brzegu rzeki Łyny. I teraz właśnie trafiliśmy na miejsce, gdzie było dawniej grodzisko. We wczesnym średniowieczu, powiedzmy z 8-9 wieku, są znaleziska tutaj. Było to grodzisko Prusów. Tak jak wspominałam, jesteśmy w Prusach, czy jak to się po staropolsku mówiło, w Prusiech, które były zamieszkiwane przez plemię Prusów, przeciwko któremu właśnie Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków.
I to się później na Konradzie Mazowieckim zemściło, ale najbardziej zemściło się na samych Prusach, bo ich historia jest bardzo tragiczna. Eksterminacji uległo 70 na 170 tysięcy ludzi, którzy tutaj mieszkali przed najazdem Krzyżaków. Nieustannie wojowali z plemieniem Mazowszan, które sąsiadowało z nimi od południa. Było bardzo waleczne, zapędzało się aż do Małopolski. Osłabiona rozbiciem dzielnicowym Polska jakby miała pewien z nimi problem. No i główną bronią przeciwko nim stało się właśnie chrześcijaństwo. Oni się nie chcieli bardzo schrystianizować, byli bardzo oporni, podobnie jak pozostałe ludy bałtyckie, czyli Litwini, Łotysze. I właśnie źle skończyli, ale niezupełnie wyginęli. To jest nieprawda, że Krzyżacy ich wszystkich wybili. Zostali tutaj, byli tu przesiedlani na terenie całych Prus. Część udała się na Litwę i wymieszali się z późniejszymi osadnikami właśnie z Polski, Niemiec i z Litwy. Ale tu jest właśnie pozostałość po ich grodzie na takim wystającym w głąb zakola rzeki Łyny miejscu bardzo fajnym. Trafiliśmy właśnie na bardzo stary kurhan kultury zachodnio-bałtyjskiej, czyli można powiedzieć, że przodków Prusów, ponieważ wykazano ciągłość kulturową między późniejszymi Prusami, podobnie Jaćwingami, z tymi właśnie kulturami z wczesnej epoki żelaza. To było kilkaset lat przed naszą erą, tak mniej więcej 8-4 wieki przed naszą erą. No i ci ludzie tutaj byli dosyć rozproszeni. Jest w okolicy dużo takich cmentarzy kurhanowych. Sięgają aż na Łotwę i właśnie tam na Mazury i Warmię i aż do jeziora Jeziorek koło Iławy. I ten akurat kurhan, który widzicie za mną, jest największym na Pojezierzu Olsztyńskim i całe w ogóle skupisko, które tutaj w okolicy jest, jest właśnie największe na Pojezierzu Olsztyńskim. Co ciekawego o tej kulturze, zastąpiła ona kulturę łużycką wcześniejszą i ma dosyć charakterystyczną ceramikę, która ma okrągłe spody, to znaczy jak my mamy płaskie talerze i płaskie garnki, to oni mieli takie dzbano garnki, które były zupełnie okrągłe. Mówi się, że mogło to umożliwiać stawianie na ziemi, ale naprawdę nie wiadomo, o co chodziło. No to już dalsza nasza droga, w tamtą stronę idziemy. Zmierzamy dziś do dobrego miasta. No i mamy przed sobą jeszcze ładnych parę kilometrów. Całość na dzisiaj to 38. Miejmy nadzieję, że uda się przed nocą. Trochę mroczniej, ale to jest właśnie kolegiata w dobrym mieście. Tam troszkę po prawej widać basztę. To będziemy wszystko oglądać jutro. A teraz idziemy na nasz nocleg pod dachem. Osiągnęliśmy to dobre miasto, ale z przygodami.
poszliśmy na niewłaściwą ulicę. No, zamiast dotrzeć na ulicę Grudziącką, poszliśmy na Grunwaldzką, a to jest dokładnie na drugim końcu miasta. Ale znaleźli się dobrzy ludzie, którzy nas odtransportowali. A to nasza trailangerka, Anita. Nasze pierogi. Także pełna błogość. Mam jeszcze śliweczki. I śliweczki, które produkują w dobrym mieście. Bardzo sławne. Najlepsze. Jestem bardzo podbudowana. Jeśli ktoś rozważa, czy przyjąć Agnieszkę albo jakiegoś innego podróżnika, to polecam, bo są w ogóle bezobsługowi, wszystko im pasuje, wychwalają i w ogóle jestem pod wrażeniem. Bardziej przeżywam niż oni. Bardzo dziękujemy. Zwiedzamy kolegiatę w dobrym mieście. Jest ona gotycka, złupiona w czasie wojny, ale sporo się ostało. Sporo wyposażenia barokowego, ale też właśnie gotyckie rzeczy, między innymi te stalle są ciekawe, można tutaj siedzieć. Anita podobno tutaj siaduje od czasu do czasu. W Polsce rzadko trafiają się takie miejsca, rzadko te pradawne zabytki są oznaczone i zapisane jako zabytki, a tutaj mamy świetny przykład niedawnego odkrycia grodziska, prawdopodobnie staropruskiego, tak mi się wydaje, choć nie ma jeszcze informacji, ale właśnie jest chroniony zabytek, to jest tamta kępka, las porasta to grodzisko, no i można je stąd podziwiać, jest cudowne. Udało nam się wyjść z dobrego miasta, ale wyszliśmy późno, chyba było już południe, ale to bardzo, bardzo ładne miasteczko. Trochę szkoda, że tak niewiele z niego zostało po wojnie, no raczej w czasie wojny Rosjanie tak go zbombardowali, że prawie nic nie zostało, a potem nie dało się odbudować, ponieważ wszystkie cegły zostały wywiezione na odbudowę Warszawy i dla dobrego miasta już zabrakło. A historia miasta jest klasyczna i dość wiekowa. Był to gród staropruski, który nazywał się Gudde i stąd właśnie później Niemcy przetłumaczyli to na Gutstadt i potem przetłumaczono to na polskie dobre miasto, choć jakaś tutejsza legenda mówi o tym, że dobre miasto było dlatego, że były obfite w ryby rzeki i obfite w zwierzynę lasy, ale tak nie było. Natomiast okolica była obfita w bagna i to słowo Gudde albo Pogudia znaczyło krzak, zarośla, no i chodzi o to, że lokalizacja miasta jest bardzo bagnista, tam jest pełno właśnie krzaków, wierzb, trzcin, świetne miejsce obronne, nie da się ukryć. Na środku jest ta taka wysepka, na której był gród, tam gdzie były mury i katedra. Katedra stoi na drewnianych palach, jest tam tak bardzo bagniście pod spodem. A teraz jesteśmy w Smolajnach. Smolajny mają taką fajną rezydencję. Jest Pałacyk Myśliwski, główny pałac i wieża bramna. Wszystkie trzy wyglądają fajnie. Akurat ten główny pałac jest w remoncie, więc może trochę mniej fajnie. Rezydencja letnia biskupów warmińskich, zbudowana w XVIII wieku i słynąca z tego, że mieszkał tu Ignacy Krasicki i to on założył ten całkiem przyjemny i cienisty, całkiem moim zdaniem biwakowy park tutaj. Thank you.
ten chór, który przed chwilą słyszeliście, to ptaki i kumaki. Mam nadzieję, że było słychać kumaki. Jeżeli nie, no to trudno. A teraz znaleźliśmy jajeczko, to znaczy skorupkę świeżo wyklutego małego pisklątka. To było coś drozdowatego. Wydaje mi się, że to był właśnie drozd. Turkusowa skorupka w takie brązowawe kropeczki. Dzień dobry, kolejny dzień na szlaku. Spędziliśmy przyjemną noc u Moniki i jej męża w Lidzbarku Warmińskim. Tam się nadal znajduję. Nie jesteśmy mistrzami wczesnego wstawania. Szczególnie kiedy są takie śniadania. Tak, taka duża kawa. Te naleśniki. Ciasto. No. Kolejna kawa. A mamy dziś 40,5 km do przejścia. Wybieramy się do Pieniężna. Jeszcze nie zwiedziliśmy Lidzbarka. Lidzbark jest bardzo ładny. Mamy za sobą i za wami Pałacyk Krasickiego. Kolejny. I mamy zamek, i mamy bazylikę, katedrę, kościół, duży, ładny. Tu myślimy, że to jest najstarsza jakaś część zamku, bo tu są takie najbardziej starodawne łuki. Można je znaleźć w tej ścianie i jeszcze tutaj są różne takie rzeczy. I tu wyraźnie było kiedyś przejście. Tutaj jest konserwatorska odkrywka fragmentu malarstwa iluzorycznego, które miało kontynuować te żebra, które przechodzą ze sklepienia. Ach, ta sala jaka jest piękna. Przestrzeń, jakie sklepienie polichromie. Super jest ten zamek. W całym zamku są oryginalne płytki ze szkliwionej ceramiki. Mają takie zielone wzorki. Są cudowne. Tutaj święty Jakub, patron hajkerów z 1500 roku. Wreszcie pojawia się też jakiś wątek związany z Mikołajem Kopernikiem. Otóż astronom przebywał na zamku w Lidzbarku Warmińskim zaraz po studiach we Włoszech i tutaj właściwie spędził większość swojej kariery. Przybył w 1503 roku. Ponieważ na tym zamku był jego wuj, biskup Łukasz Watzenrode. No i Mikołaj Kopernik uczestniczył też w wielu pertraktacjach politycznych. Tu ciągle się toczyły konflikty z krzyżakami po tym pokoju toruńskim w 1466. Wcale się to nie uspokoiło, więc ciągle były jakieś kłopoty. A z kolei wuj Mikołaja Kopernika chciał, żeby on także został biskupem, ale Kopernik nie chciał, ponieważ w tamtych czasach nie wolno było księżom prowadzić działalności naukowej, a Kopernik preferował bycie naukowcem i dlatego później zmienił miejsce zamieszkania na Fromborg. Tak duży był ten konflikt. Klepiemy sobie asfalt, a przechodzimy właśnie przez miejscowość Lauda, która w 1807 roku stanowiła pole zmagań wojsk napoleońskich z Prusakami i Rosjanami. To była bitwa pod Lidzbarkiem, który wtedy nazywał się Heilsberg. W Lidzbarku były jakieś wielkie magazyny, w ogóle to był punkt strategiczny. Była to jedna z największych bitew na ziemiach polskich. I w zasadzie była nierozstrzygnięta, bo nie doszło do zdobycia Lidzbarka i nic się tam właściwie nie rozwiązało. Nie znaleźliśmy żadnych informacji. Okay.
Wylądowaliśmy dzisiaj w Runowie. Szliśmy długo tym asfaltem, potem skręciliśmy właśnie do Runowa i rozpętała się burza. Akurat deszcz nas szczęśliwie ominął, ale zapytaliśmy, gdzie by tu się można pod jakimś daszkiem rozbić. No i takich dwóch panów poleciło nam stadion piłkarski i tu jest właśnie taka scena rozrywkowa. Nikogo nie ma, chociaż jest piątek wieczorem, więc przyjemnie rozbiliśmy namioty, bo są komary. Także nawet się to jakoś udało w te śledzie wbić między deski. Sceny jest super. Jutro ma być dosyć deszczowo i jutro idziemy do Pieniężna. Mamy również nadzieję na dach nad głową, a dziś błękitne niebo już wieczorem oczyściło się. O, księżyc już wyszedł. Znajdujemy się właśnie w Mingajnach, gdzie jest największy na Warmii kościół wiejski. Jest dosyć wyjątkowy, ponieważ tutaj widzimy transept, który został rozbudowany dopiero w XIX wieku, podobnie jak prezbiterium. Podwyższono też i zasklepiono nawę główną, przez co mamy tutaj, powiedzmy, taki kościół prawie na planie krzyża greckiego. Można powiedzieć, że na planie takiego klasycznego krzyża, przez co, jeśli chodzi o świątynie gotyckie, jest to dosyć wyjątkowe. Całe wyposażenie jest neogotyckie, ale w ołtarzu znajduje się XVI-wieczny tryptyk. Skończyliśmy zwiedzać właśnie kościół w Mingajnach. Już byliśmy na przejściu dla pieszych i tak się ktoś kulturalnie zatrzymał, zwolnił, przechodzimy. A wtedy niespodzianka. Kierowca woła, znam panią z internetu, konkretnie z YouTube'a. Okazało się, że mam w Mingajnach fana i zaprosił nas dzisiaj na wieczór do siebie, więc zapowiada się całkiem przyjemnie. Chcemy jeszcze przejść jak najwięcej, bo prognozy pogody zapowiadają jakieś straszne deszcze i burze, więc póki ich nie ma, to lecimy przed siebie, a szlak się właśnie gdzieś zgubił totalnie. Był i nagle zniknął. Także idziemy według map CZ, licząc na to, że znaki się pojawią znowu. Raczej słyszeliśmy, że ten szlak jest przyzwoicie znakowany aż do granicy kujawsko-pomorskiego, a to jeszcze ładny kawałek. No i teraz jeszcze idziemy sobie asfaltem przez z dwie wioski, a to tak się składa, już mnie trochę ręka boli, tak się składa, że to są wioski, które mają nazwy z języka pruskiego, czyli tego oryginalnego tutaj na tych ziemiach. No i właśnie Mingajny, a dalej będą i Humajny, to są takie wsie. Dwa lata temu byliśmy też z Michałem nad Rozpudą i tam zaczynaliśmy szlak w Pluszkiejmach. I to wszystko jest ta sama geneza tych nas. Wszystkie one kończą się na takie ejny. Auto. Podobnie też jest z jeziorami, które się tak kończą na liczbę mnogą. Śniardwy, Mamry, Limajno, to jest znowu z tym, ono. No w każdym razie tak właśnie można poznać, że to są te stare nazwy. Język pruski, język jadźwieski, litewski, łotewski, to wszystko języki bałtyckie i pewnie gdyby się oni wszyscy spotkali, to coś by zrozumieli, tak samo jak my rozumiemy trochę czeski i słowacki. No jednak nie zabłądziliśmy, szlak jest
O, tu czerwone, białe, białe. Także w porządku. Widocznie nie odświeżyli tego odcinka. Zobaczymy jak dalej. Informujemy was, że pogoda się pogorszyła. Źle. Nie no, nie jest tak źle, już tylko kropi. Przeszła burza, trochę nas zlało, ale tu jest taki azbestowy przystanek. No i tak teraz tkwimy na nim, a teraz nadziewam swoją najnowszą pelerynę. Krzyżacką. Wersja krzyżacka, tak. Dekathlon. No i jesteśmy w pieniężnie, już troszeczkę kropi, ale jeszcze zdążymy zrobić małe zwiedzanie. Niestety zwiedzanie tutaj będzie dosyć ograniczone za sprawą Armii Czerwonej. Miasto jest w tej części centrum kompletnie puste, jak widzicie, są tu tylko takie nowe kamieniczki i wielkie pustkowie. Wokół jest w ogóle łąka, a tutaj z tyłu ruiny ratusza, kościół i będą też ruiny zamku. Oryginalnych rzeczy w kościele pozostało niewiele, ale mamy akurat ciekawy akcent. Jutro są zielone świątki i kościół jest przystrojony zielenią. To jest bardzo dawna tradycja, sięgająca czasów przedchrześcijańskich. Jest to po prostu takie powitanie lata. To teraz już jesteśmy na pierwszej imprezie. To jest pani Teresa. Ja taka nie jestem. O nie, nie w żadnym wypadku. No. Impreza jest mega. Mamy takie pyszne jedzenie. Pierożki. Pieczyste z grilla. Herbatka po takim deszczowym dniu jest absolutnie cudownie. Wspaniale, wspaniale. Wie mieć ty na piecia listaka. My was kresnów dopili do dna. Ja nie znaję, za czym ty wyda. Trafit w nogu na roga łuna. I nie płacz, jeśli możesz prasty. Żyznie Sahara, śmierć na mnie czaj. Mnie swoją darowny styl. Na swidanie, a drugi praszaj. Eta wsio, co ostanie co. Posle mi. Eta wsio. Już powoli zapominam, że się nazywam Zebra. I w ogóle masakra. Spotykamy ciągle jakichś strasznie fajnych ludzi. No i oni nas zapraszają. I potem jest impreza do drugiej w nocy. A potem ja się budzę o 6, bo jest jasno. Także tak. Dziś ma bardzo lać, więc zaraz muszę obudzić wreszcie towarzystwo, bo już jest za 28. A o 14 ma być jakaś katastrofa pogodowa. Ma być deszcz powyżej skali. Także Łukasz w ogóle nas zaprosił na drugą noc, więc pójdziemy trochę ile się da. Mamy w planie 22 dzisiaj kilometry, bo tak akurat wyjdzie, żebyśmy jutro byli w Braniewie. No i to tam jakoś się składa. No, także odmeldowuję się na razie, bo jestem kaput. Znajdujemy się na terenie byłych zakładów maślanych, przetworzonych do celów turystycznych. Jedziesz, jedziesz. Patrzcie. I? Jak to mówi Tony Halik? Kawa. Proszę. Tutaj wypróbuję pierw. Ja mam pierwszy tego spróbować? Wiecie co?
Mamy też tutaj grodzisko pruskie. W okolicy jest ich sporo, ponieważ jest to takie pogranicze między różnymi plemionami, bo to nie jest oczywiście tak, że byli jednolici Prusowie, to były różne plemiona zaliczane do Prusów i tutaj na Pasłęce kończy się zasięg Warmów, a dalej była Pogezania. No i to potem pewnie też służyło do obrony przed Krzyżakami, Polakami zapewne też. Grodzisko datowane na XI-XIII wiek, czyli nie jakieś tam super stare, raczej taki już powoli schyłek Prusów. Ale widać je właśnie doskonale, tam na pagórku. O. Od niepamiętnych czasów w Dolinie Wałszy tryska źródełko, które było zapewne też obiektem kultu Prusów, bo Prusowie mieli bardzo podobną religię do Słowian, choć Słowianie byli późniejszym nieco bytem. Także czcili właśnie różne boginie i bogów i mieli święte gaje, święte źródełka. Także tu jest takie źródełko i prawdopodobnie później po prostu stało się takim obiektem bardziej chrześcijańskim. Jakoś się tu pogodzono z tym, bo z tyłu jest kapliczka, także tak jak to zwykle w Polsce bywa. No i żeby tradycji stało się zadość, zapodam sobie kropelkę takiej wody. Podobno wpływa korzystnie na przewód pokarmowy. Chyba nie zaszkodzi, choć wygląda tak trochę jakby miała zaszkodzić przewodowi pokarmowemu, ale nie wierzę w to. Wybitnie mineralna. No i właśnie tutaj jest owa kapliczka, jest noclegowa, można tam wejść, są drzwi otwarte, niezamykane, troszkę pachnie pleśnią, nie jest za fajnie. A Andrzej, co sądzi o tej wodzie? Sądzę, że na pewno jest świetna, ale robimy taki test i zobaczymy, kto dożyje końca dnia. Ja mam ze sobą wyrok sazy, a Andrzej nie. Tutaj jest taki problem, że nie ma już mostku, który łączył dwa brzegi rzeki i nim kiedyś przechodził szlak, ale tutaj trzeba pochwalić PTTK. Szlak został zmieniony. Mamy przebieg tam gdzieś właśnie za kapliczką. Bardzo jest dziko w tym rezerwacie, nawet teraz w sumie chyba pierwszy raz w życiu widzę takie wielkie gniazdo lisów, mnóstwo nor, cały ten bok jaru takiego, którym wędrujemy, jest zryty, nawet tutaj są odchody lisa, który sobie wychodzi do toalety. No jest to normalna metropolia lisia. A teraz stoimy na szczycie dawnego punktu obserwacyjnego. Tu prawdopodobnie była wieża strażnicza grodu pruskiego. Kolejnego o nim dowiedzieliśmy się od Łukasza, bo nie ma go na mapie, nie ma żadnej tabliczki. Tutaj jednak wyraźnie widać taką fosę, tu musiała być właśnie palisada. Grodzisko było duże, widać je na zdjęciach lotniczych. W terenie tak właśnie trudno je znaleźć, gdyby ktoś nie wiedział, to tylko po wale, który jest troszeczkę widoczny z drogi. Pogoda się wyraźnie poprawiła, kompletnie się ta prognoza nie sprawdziła, miało w lacie, w ogóle nie leje, nie lada. Jest cudownie,
bardzo przyjemnie, bardzo jesteśmy rozleniwieni. Zwłaszcza tym, że dziś slack pakujemy, a większość rzeczy biwakowych zostawiliśmy u Łukasza i znowu będziemy u niego spali. Przyjemnie. A tutaj taki miły relaks pod pięknym kościołem w Długoborze. Kościół z XIV wieku, tak samo jak wieś oficjalnie wtedy założona, aczkolwiek moim zdaniem też była to jakaś pruska osada. Kościół jest tak charakterystycznie po staremu ogrodzony takim okrągłym płotem. Pewnie jest ten płot tu od bardzo dawna, może nie ten egzemplarz, ale wiadomo, o co chodzi. Kościół wielokrotnie zniszczony, właściwie co 100 lat jakaś go zła rzecz spotykała, no i z tego XIV wieku zostały tylko takie mury właśnie granitowe. Troszkę je widać właśnie za mną. Tamto coś z boku jest dobudowane w XVIII, wieża w XIX i tak to sobie tutaj jest. Duży kościół, mała wieś, jak to tutaj na Warmii. Trochę zmokliśmy, ale mieliśmy szczęście. Takie dwa odłamy burzy przeszły jakby obok nas, a my między tymi burzami. Było super. Jesteśmy mokrzy troszkę, buty mokre. Reszta sucha. Jest było okay. Super. A to jest rzeka Pasłęka. Właśnie ją przekraczamy. Dawniej była to granica między Warmią a Pomezanią. Teraz Pomezania już straciła na znaczeniu, nie będąc w Prusach, ale wciąż opuszczamy granicę Warmii. A z drugiej strony mostu mamy widok na przęsło starego mostu, prawdopodobnie, jak sądzę, wysadzonego przez Armię Czerwoną. Znowu dziś zaczęliśmy późno, zaczęliśmy w południe, idziemy 2 godziny, a jest już 14. No cóż, ale w każdym razie jest bardzo fajnie. Łukasz nas jeszcze obwiózł po okolicy, pokazał parę ciekawych miejsc. Mówił nam też o tym, a o tym wiedzieliśmy tak czy owak wcześniej z mapy i to jest jeden z tak zwanych highlightów na tej wycieczce. Właśnie dotarliśmy do zbioru kurhanów pruskich. Tu jest za nami jeden, pierwszy. Widzicie go tam. Zaraz będzie ich bardzo, bardzo dużo i będą takie... Jest to jedno z największych cmentarzysk na Warmii, także będzie ciekawie. Kurhanów jest tutaj rzeczywiście bardzo dużo. Są większe, mniejsze, niektóre mają kamienne kręgi, inne ich nie mają, może miały kiedyś. Był też taki na środku grób skrzynkowy. I prawdopodobnie była tu w pobliżu wioska, ponieważ jest tutaj rzeka Parsenta, jest to idealne miejsce, a plemiona bałtyjskie miały w zwyczaju lokować swoje cmentarzyska bardzo blisko wiosek, w przeciwieństwie do Słowian, którzy zmarłych się zawsze bali i mieli cmentarze daleko od swoich wsi. No i tak jest po 17, mamy za sobą jakieś 16-17 kilometrów. Zmuliliśmy się totalnie w sklepie, ja zjadłam 1500 kalorii naraz, a Andrzej zjadł... 4000. No, w samym 7 Daysie było 2000, naprawdę. Masakra. A teraz jesteśmy na moście na Parsencie, to znaczy na Jeziorze Pierzchalskim, sztucznym zbiorniku, który właśnie wprowadzi nas z powrotem na Warmię. Wrąbaliśmy się w jakąś okropną porębę. Szlak zniknął, jest nieodświeżony od bardzo dawna. Idzie tak w poprzek lasu, nie wiadomo gdzie. No to poszliśmy przez porębę, ale szlak nie tutaj. Mapy CZ pokazują, że gdzieś za tą górką jest. No to idziemy, już się drugi raz wracamy. Czas ucieka. A tutaj mamy wyjątkowe artefakty hajkerskie. Takie od
przedzierania się przez polską chaszczynę. Są wszędzie. No tak wyszło. Nie zauważyłam. Chciałam spenetrować tam to miejsce, bo wydawało się noclegowe, ale deski są przepruchniałe i nawet nie weszłam. I skończyło się tak, że teraz wszystkie nogi mnie szczypią, bo tam jest pełno pokrzyw. Masakra. Ciąg dalszy przeciwności losu to jeszcze nie wszystko na dziś. Nie znaleźliśmy wciąż szlaku, nie da się tam dojść, bo wszystko jest zaorane. A teraz jeszcze trafiliśmy na traktor, który właśnie, mimo że jeszcze została co najmniej godzina do zachodu słońca, właśnie wykonuje oprysk rzepaku. Herbicydy śmierdzą tak bardzo, że zdecydowaliśmy się iść w maseczkach w nadziei, że to nam coś pomoże. Lecimy dalej. Cześć. O, ciężki był wczoraj wieczór. Przedzieraliśmy się przez te różne pola, nie pola, nie wykroty i różne inne. Potem klepaliśmy trochę asfaltu, był zachód słońca, potem doszliśmy do wsi. Było pół do dziesiątej wieczorem, ale jakaś pani była na drodze, zapytaliśmy ją o wodę. Dała nam wodę i powiedziała, że możemy zapytać u sąsiada, czy nie możemy spać pod wiatą. No i potem jeszcze była opcja boisko, poszliśmy na to boisko, ono się nie bardzo nadawało do spania. Byłaby tam straszna kondensacja i kretowiny w podłodze namiotu, więc poszliśmy jednak do tego pana, zapytaliśmy. Pan podumał i zabrał nas do domku myśliwskiego. Także idealny nocleg. Wspaniały. No i dziś plan... No, zobaczymy. Niestety moje nogi mają już więcej niż jeden pęcherz. Jest tu jakoś strasznie pylasto. Jest piasek, ale też jest właśnie pył jakiś taki z glin morenowych pewnie. Nie jest to przyjemne. Andrzej ma skamielinę, to normalne. Już powoli się robi. No i ma strasznie padać. Ale na razie jeszcze nie pada. Znajdujemy się teraz w Braniewie, na wieży bramnej. Ostatnio ocalały fragment takiego założenia zamkowego, które niegdyś się tutaj znajdowało. Niestety całe założenie, poza tą bramą, łącznie ze szkołą, która się tu znajdowała, zostało zbombardowane w latach 50. przez Armię Sowiecką. Zwiedzamy teraz Muzeum Miejskie w Braniewie. Jest genialne. Wygląda z zewnątrz bardzo skromnie, ale naprawdę warto wejść. Mają tu świetne różne eksponaty z różnych epok. Właśnie jesteśmy w sali PRL-owskiej. Jest genialna. Zmieniony jego przebieg jest teraz inny, ponieważ budują drogę 504, most na Pasłęce. Na Pasłęce? Tak, obcałem, że to jest Pasłęce. No, chyba. No i nie ma tam przejścia zupełnie i na szczęście znaki prowadziły nas tą już właściwą drogą, a ta niewłaściwa, która jest na mapach CZ, nas nie dotyczy. Idziemy teraz takim bardzo ładnym terenem, otwartym, i na horyzoncie pojawiła się Mierzeja Wiślana. Zbliżamy się do Zalewu Wiślanego. Nawet myślę, że tu jakieś są takie miejsca, że jest poniżej poziomu morza. Powinny być w okolicy, a może to dopiero w okolicach Elbląga. Bardziej na Żuławach. Ale tu jest tak bardzo, bardzo, bardzo płasko, więc może jest tak 20 cm powyżej poziomu morza.
A Mierzeja bardzo odznacza się na horyzoncie. Zupełnie jest inna niż Półwysep Helski, który jest prawie że płaski. Pierwszy raz w życiu ją widzę i tak faktycznie są takie mega góry. Także fajna sprawa. Osiedliśmy pod Wiatą. Wiata jest na Green Velo, bo akurat tędy prowadzi też szlak rowerowy. Jak zwykle jest Wiata dla rowerzystów. Jest całkiem spoko, ma nawet szerokie ławki, na których można spać, ale jest za dużo komarów, także będę rozbijać namiot na stole, a Andrzej ma namiot taki prawie samonośny, więc jest na podłodze. Trochę przesunęliśmy stół. Mamy widok na Mierzeję i na tutejsze trzcinowiska. No a przeszliśmy tylko 19 km, ale to był ciężki dzień, poza zwiedzaniem, które było mega fajne, i jedzeniem, które też było mega fajne, to jeszcze były takie mniej przyjemne akcenty, bo historia z pęcherzem się rozwija. Ostatnio jak miałam takie okropne historie, to było na CDT i przeszłam z większym niż mam teraz 500 mil, to było 800 km, zaciskałam zęby i mogłam nawet przejść z tym 40 km, ale to była masakra, ale teraz już nie mam takiej determinacji i jak jesteście bardzo wrażliwi, to teraz możecie sobie wyłączyć monitor albo odwrócić wzrok, a ci, którzy nie są wrażliwi, to zapraszam do oglądania tego okropieństwa. Powiększył mi się ten gadżet na nodze, także boli dosyć intensywnie i troszkę kuleje, i tak mam nadzieję, że to jakoś trochę podeschnie i uda się to spacyfikować. Już raz to przebiłam, ale nie bardzo pomogło, bo się zasklepiło i znowu zrobił się nowy pęcherz, także no. Będzie herbatka, będzie relaksik i może jutro będzie więcej. Pa, pa! Jesteśmy na wieży warowni we Fromborku. To jest zespół przykatedralny, można powiedzieć. Tam największy budynek to jest właśnie katedra. I to jest miejsce, w którym rezydował Mikołaj Kopernik przez długi czas, aż do swojej śmierci. I tutaj właśnie stworzył dzieło o obrotach sfer niebieskich. Wydane one zostało na krótko przed jego śmiercią, także już mu żadna inkwizycja nie groziła za tą publikację. I jest pochowany właśnie w katedrze. Tam byliśmy, znajduje się w krypcie jego trumna, odnaleziona całkiem niedawno, i był wtórny pochówek kilka lat temu po zidentyfikowaniu tych szczątków. No i życie tutaj nie było wcale może takie spokojne, bo to było wciąż w okresie konfliktów z Krzyżakami. Mikołaj Kopernik urodził się 7 lat po tym pokoju toruńskim, który przyznał część Prus Polsce, i to były Prusy Królewskie, to właśnie jest. Nadal tu jesteśmy wciąż od początku wycieczki. No i tutaj Mikołaj Kopernik tworzył, ale też miał tu swoje życie prywatne. Miał stałą partnerkę nieoficjalną, z którą tutaj rezydował, aczkolwiek pod koniec została ona wydalona z tego miejsca, bo było to już nadużycie przyzwoitości w tych okolicach. No i cóż, jest piękny widok na Zalew Wiślany, jest fajne muzeum, może nie tak znowu ekstra fajne, ale jest przyjemne. Mamy tam witraże XIX-wieczne uratowane z kościołów tutaj na Warmii, między innymi w Braniewie i także we Fromborku.
mamy różne pamiątki związane z Mikołajem Kopernikiem, trochę przeważnie kopii rękopisów, mamy mnóstwo portretów, jakichś medali pamiątkowych, czegokolwiek, ale jest też fajny zestaw kopii instrumentów, których używał Mikołaj Kopernik. A najbardziej warta zwiedzenia jest właśnie ta wieża, z której jest ekstra fajny widok właśnie na ten cały tutaj grudek przykatedralny i na miasto, i na zatokę. Rozpadało się, niby niespodziewanie, ale spodziewanie, tylko mieliśmy nadzieję, że chmury przyjdą później, ale to się nie udało. No więc zaczęło padać i akurat dopadliśmy wiaty, czekaliśmy 2 godziny, ale zaczęło znowu padać, jak tylko przestało, no i w końcu daliśmy sobie spokój i nocujemy pod gwiazdą Green Velo. Nie możemy się popisać zbyt wielką odległością dzisiaj, tylko znowu jakieś 20 km i więcej zwiedzania niż chodzenia, ale z drugiej strony Frombork był bardzo przyjemny. Może obsługa w muzeum była trochę wątpliwa, ale tak, traktują trochę turystów jak zło konieczne, ale eksponaty ok, a widok z wieży super. A teraz w tym lesie sobie siedzimy i myślimy, że jutro to już na pewno zrobimy 40 km, co na pewno znowu się nie uda, bo będziemy zwiedzać Tolkmicko i jeszcze jakąś jedną ładną wieś. Komar. Tak, jest trochę komarów, mam rozłożony śpiwór tak, że mam go pod namiotem, ale nie mam jak wbić śledzi, więc nie wiem jeszcze jak to zrobię, jakaś taka piramida będzie. No i to by było na dziś na tyle. Dobranoc. Ze wszystkich miejsc na szlaku, to w którym się znajdujemy teraz, chciałam odwiedzić najbardziej. To ten kamień, który tam widać w wodzie, to jest święty kamień plemienia Prusów, które tutaj mieszkało przed nastaniem Krzyżaków i Polaków. To miejsce było od bardzo dawna użytkowane właśnie rytualnie. Zostawiano tutaj ofiary, zapewne na cześć jakichś bóstw morza, władających rybami morskimi, pewnie prądami, wiatrami i takimi innymi rzeczami związanymi z morzem. Niewiele wiadomo o tym, jakie bóstwa czcili Prusowie. Wiadomo, że była bogini Kurke i odpowiedzialna za płodność i urodzaj, i był bóg Perkun odpowiedzialny za pioruny i takie sprawy nieba i powietrza. Podobnie jak u Słowian był Perun, pewnie to ma coś wspólnego ze sobą. No i krucjaty Krzyżaków skutecznie zamieniły w niwecz tą pierwotną religię tutejszych mieszkańców, choć pewnie były jeszcze zwyczaje praktykowane długo, długo później. Język pruski funkcjonował jeszcze do XVII wieku, podobno nawet i do XVIII. Co ciekawe, ostatnio został odtworzony, bo były tłumaczenia katechizmu i jeszcze jakiś pism na język pruski, stąd udało się odtworzyć ten język. Włada nim około 30 osób obecnie, więc jest to raczej pasja tych ludzi, aniżeli język używany, ale kto wie, można na YouTubie posłuchać, jak on brzmiał. Wrzucę coś w opisie w tym temacie. Tutaj jest rezerwat przyrody, to jest właśnie wody Zalewu Wiślanego. Niestety strasznie brudne, no bo Wisła uchodzi do zalewu, jest no, ta odnoga, nogat, i to sprawia, że nie jest tu zbyt fajnie. Zalew jest bardzo płytki, bardzo zamulony, a na horyzoncie widać górzystą, pagórkowatą Mierzeję Wiślaną.
wspaniałe miejsce, chcieliśmy tu biwakować, ale to się nie udało. Mieliśmy tu być z kolegą i z ogniskiem, ale pogoda była okropna, właśnie zostaliśmy pod tą wiatą. A teraz jeszcze na dodatek ja się zapędziłam i zrobiłam dodatkowo chyba 6 km, bo wiata była stosunkowo blisko tego miejsca, ja się gdzieś tam zapędziłam z powrotem w kierunku Fromborka, także od razu jesteśmy ponad godzinę w plecy dzisiaj. Niemniej jednak to miejsce jest naprawdę śliczne i trzeba będzie tu kiedyś wrócić. A przy kamieniu wypada też nasze 200 km wreszcie. Kamień jest ze Skandynawii, jest to głaz granitowy, który przypłynął tutaj razem z lodowcem i osiadł, ale my nie osiadamy, idziemy dalej. Tym bardziej, że właśnie zaczęło padać. Tradycyjne wieczorne problemy na szlaku. Akurat tak się składa, że szlak to akurat idzie tam. O, właśnie tam. No, tego się zrobić nie da. Kombinujemy. Trzeba coś wymyślić. No. Poszliśmy kawałek wzdłuż płotu Poręby. Jest mega stromo. Na dole właściwie nic nie ma. Raczej tutaj szlaku nigdy nie było. Tak tylko mówią mapy CZ, ale są w błędzie, jak to często bywa akurat na tym szlaku. Ciągle są jakieś pomyłki. A tutaj właśnie jesteśmy po drugiej stronie tego modnika, gdzie kończył się szlak. Udało nam się obejść troszeczkę naokoło. Wydaje się być to znacznie łatwiejsza opcja niż przedzieranie się przez tą polską dżunglę. I próbujemy gdzieś znaleźć szlak wzdłuż strumienia. Powinno się udać. Namęczyliśmy się, ale było warto. Tu jest tabliczka informująca, że ten pierścień wokół nas to jest wał Łużyckiego Grodziska Wyżynnego z IV-I wieku przed naszą erą. To oznacza, że to było jeszcze grodzisko zamieszkiwane zanim plemiona bałtyjskie tutaj się osiedliły, bo kultura łużycka to jest takie szersze pojęcie dotyczące właściwie większości obszaru naszego kraju, a kultury bałtyjskie to potem już było właśnie coś bardziej szczegółowego, tutaj nie mającego ciągłości z kulturą łużycką w kulturze materialnej.
Przedzieranie się przez las z słuchaczem zajęło nam dużo więcej czasu niż się spodziewaliśmy. Potem jeszcze raz zabłądziliśmy i straciliśmy ponad godzinę, ale zdecydowaliśmy się iść dalej. Jeszcze kolejny odcinek lasu pokonaliśmy już w nocy o czołówkach z sowami, bardzo przyjemnie, tylko trochę długo i wilgotno. Znowu przemokły buty, bo cały dzień wczoraj padało, tylko po prostu deszcze przelotne. No i wylądowaliśmy w takiej oto wiacie o godzinie 23.20, no i tu się rozłożyliśmy, tu spędziliśmy całkiem przyjemną noc, tylko trochę krótką. O 7 rano już przyszedł pan na ryby, tam łowi ryby, a jeszcze ktoś jest na parkingu, więc miejsce jest odwiedzane, ale jest śliczne jezioro z całkiem czystą wodą, gdyby nie to, że jest trochę chłodno i że dziś tak czy owak wybieramy się do Elbląga i mamy w perspektywie kąpiel, to byśmy pewnie się zdecydowali popływać. Już nam niewiele brakuje do Elbląga, ale jeszcze wciąż nie jesteśmy w Elblągu, bo złapał nas deszcz, właśnie tak miał parę razy, znaleźliśmy wiatę, no i znowu siedzimy i czekamy, czy przestanie padać, bo leje dosyć intensywnie i troszkę grzmi. Ten odcinek przed Elblągiem bardzo fajny, park krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, zresztą cały jest fajny, a ta dolinka tutaj to Dolina Kumielki. Bardzo fajna taka rzeka z wysokimi brzegami wąwozu, fajne drzewa, jak w dżungli znowu amazońskiej. Dotarliśmy do Bląga, Elbląga. Właśnie znowu zaczęło padać, więc mamy czas na chwilę
historii. Elbląg to jest bardzo stara osada, której początki sięgają czasów starożytnych. To znaczy nie zupełnie Elbląg, a pobliskie Truso. Truso, które tu gdzieś w pobliżu właśnie się znajdowało, może kiedyś się uda zwiedzić. To było bardzo ważne miasto handlowe na trasie z, powiedzmy, Bałtyku do starożytnego Rzymu. Znajdowano tu mnóstwo monet i tak dalej, skarbów świadczących o tym, że ten handel kwitł. To prosperity pruskie upadło dopiero wtedy, kiedy Wikingowie przejęli rolę tych głównych tutaj biznesmenów w rejonie Morza Bałtyckiego. A w międzyczasie oczywiście nastali Polacy i Krzyżacy, przez nich sprowadzeni. I było tak, że Krzyżacy podbili Truso, ale potem podbito Krzyżaków i Krzyżacy założyli nową osadę w miejscu, w którym istniała już wcześniej pruska osada, która nazywała się Ilfing i stąd właśnie wzięła się nazwa. Rzeka nazywała się Ilfing, miasto nazywało się Ilfing i jakoś potem zostało przekręcone na Elbląg. Krzyżacy zbudowali tutaj ogromny zamek obronny, tak jak to mieli w zwyczaju budować zaraz po tym, jak podbili jakieś ziemie, od razu monumentalne zamki. Dosyć się tutaj zabunkrowali, można powiedzieć, bo właśnie to już są stricte krzyżackie ziemie. Do końca na szlaku pozostaniemy na tej takiej krzyżackiej części, a nie na tej biskupie, gdzie byli biskupi warmińscy. Już pożegnaliśmy Warmię, to dawniej tutaj była Pogezania, prawda? No i co potem było? Potem były te wszystkie walki z krzyżakami i zamek ostatecznie został zburzony, rozebrany do zera i do dzisiaj nie pozostała po nim ani jedna cegiełka, prawdopodobnie. Chociaż jak niektórzy pewnie szukają. No i przeskakując już do II wojny światowej, z Elbląga bardzo niewiele pozostało. Przed chwilą widzieliśmy fronton starej kamieniczki i został jeszcze kościół, który zaraz zwiedzimy. Elbląg był miastem portowym, współpracował z handlą, był bardzo takim miastem intensywnie gospodarującym. Również Krzyżacy z tego korzystali i to było ich główne miasto, dopóki Konturia nie przeniosła się do Malborka, który wybudowano później, a który był większy i ważniejszy, a potem na domiar złego okazało się, że możliwości portowe Elbląga są słabe, bo zarówno rzeka, jak i Zalew Wiślany się zamuliły i już wtedy wiadomo było, że nic z tej przepływalności zalewu nie będzie. Ostatnio mamy próby reaktywacji tego wynalazku, ale zapewne skończy się tak samo jak z krzyżakami. No tak. Szliśmy teraz wzdłuż kanału Jagiellońskiego i kiedy wzdrapaliśmy się na wał, wyraźnie ujrzeliśmy wysoczyznę elbląską po drugiej stronie, a my jesteśmy już na Żuławach Wiślanych. Jest zupełnie płasko po tej stronie, teraz nie widać, bo są tu domy, ale za chwilkę. Docieramy właśnie do mostu na Nogacie w Bielniku II. Mamy Nogat z tej strony. Pięknie się prezentuje. To właśnie ta odnoga Wisły, która wpada do Zalewu Wiślanego. A wokół nas delta Wisły, równiny. Jesteśmy w doskonałym dzisiaj nastroju, ponieważ nocowaliśmy u Trail & Jelly, u znajomych znajomych w Gronowie Elbląskim. Właśnie odwieźli nas tutaj z powrotem do Bielnika. No i jesteśmy tak najedzeni, tak wyspani jest nam. Oj, chyba coś ucięła znowu, że Andrzej jest za wysoki do mojego aparatu. Ale jest nam bardzo dobrze, prawda? No dziś dzień bardzo
przyjemny, jest taka idealna temperatura, że nie jest gorąco, a jak się stanie, to jest troszkę chłodno. Tu mamy taki przefajny przystanek, oczywiście dla rowerzystów. Wszelka infrastruktura jak zwykle jest tylko dla rowerzystów. Tablica informacyjna, na której wyszczególnili trasy rowerowe Eurovelo. Jest taka świetna wiatka, można tam spać na ławce, na stoliku bezproblemowo. A my jeszcze dodatkowo rozstaliśmy się już z E9, europejskim szlakiem długodystansowym E9, który sobie kompletuję. Mam zrobiony od Świnoujścia do Pucka i teraz ten kawałek od Braniewa do Elbląga. Kiedyś sobie jeszcze skończę tą resztę, to będę mieć cały polski szlak E9. Ale oczywiście tu o nim na szlaku E9 i na Kopernikowskim też ani śladu tablicy informacyjnej. Nie ma nic, wszystko dla rowerzystów. No cóż. Spędziliśmy noc w tej fajnej wiacie, długo jej szukaliśmy, znaczy nie wiedzieliśmy, że istnieje. Najpierw chcieliśmy spać na przystanku, potem pytaliśmy o możliwość przenocowania na trawniku w warsztacie samochodowym, ale tam musieli zamknąć na noc i to nie przeszło, aż wreszcie nas ktoś oświecił, że właśnie wybudowano nową wiatę we wsi Kamionka, właśnie w ostatniej wsi przed Malborkiem i zaraz idziemy na zamek zwiedzać. Dziś mamy mniejszy dystans. Wczoraj poszło chyba 37 km. Dziś w planie tylko 23, bo właśnie będziemy zwiedzać Malbork. Już się pakujemy. Pokażę Wam wnętrze tej cudnej wiaty. O, tu się odbywa trzepanie namiotu, bo wiata ma jeszcze piaszczyste. Jest czystą podłogę. Jeszcze nie wyłożyli kostek, jest nowiuśka. I jeszcze moje bambetle. O, tak fajnie. Ławki są jeszcze podwieszone pod sufitem. Baliśmy się, że spadną, ale no nie spadły na szczęście. To obrzydlistwo, które teraz pełznie po mojej folii, to najprawdopodobniej jest tasiemiec. No bo wiejska wiata, pewnie psy, koty i inne takie. No i teraz my mamy tutaj jeść śniadanie i nie bardzo mamy na to ochotę. Bo tasiemiec w brzuchu to nie jest rzecz pożądana. Znaczy w namiocie też nie, także... No właśnie, tu jest mój namiot, tu jest tasiemiec. Google powiedział, że to jednak nie jest tasiemiec. Sprawdziliśmy różne strony o pasożytach i Wikipedię i wyszło, że to jest coś innego. To się nazywa leń ogrodowy. Lenie ogrodowe. I one mają takie larwy w ziemi i one tak pełzają. Ale najedliśmy się strachu. Zdezynekowaliśmy się kompletnie. No i teraz już spokojnie jemy śniadanie. Już możemy dotknąć jedzenia i zjeść. Znowu nadrobiliśmy parę kilometrów, bo dawny szlak jakoś tu przechodzi przez tory w niewiadomy sposób, a ścieżka już w polu nie istnieje, zaorana i obsiana zbożem, więc tam nie mogliśmy przejść. Przeszliśmy naokoło i mamy za sobą zamek na Malborku i tutaj właśnie wypada nasze 300 kilometrów. Zwiedziliśmy zamek. Nie zajęło to aż tak bardzo dużo czasu, jak myśleliśmy. 2,5 godziny, tak. Nie śpiesząc się przesadnie. Obejrzeliśmy wszystkie części zamku. Nie wszystko jest udostępnione, tylko może 1/4. No, tego maksymalnie 1/4. Niestety. No. No i też niewiele tu jest rzeczy prawdziwych. Zamek został zniszczony
za pomocą bombardowania w 1945 roku, no i 50% z niego ocalało, teraz się odbudowuje się coraz więcej, ale nie wszystko jest odbudowane tak, jak być powinno. Pinakle leżą rozwalone wokół zamku, ale powinny być gdzieś tam, ale nie są. Ale tak, kaplica, znaczy kościół został fajnie zrobiony. Kilka takich większych sal jest przyjemnych, ale nadal uważamy, że zamek w Lidzbarku Warmińskim jest lepszy. Tak, zdecydowanie wygrywa z Malborkiem. No cóż, no zdecydowanie warto zwiedzić. No pewnie. Super. Szkoda tylko, że nie wpuszczają do większości tych pomieszczeń, bo na tym zamku wysokim tak zwanym widzieliśmy tylko pierwsze piętro. Tak, w ogóle się nie wchodzi wyżej, nie mówiąc już o wieżach, nie wchodzi się na żadną wieżę i niestety nie ma też widoku z góry, który pewnie byłby wspaniały. No. Malbork widziany od strony Nogatów robi fenomenalne wrażenie, takie wielkie zamczysko wyłaniające się z równiny, tam dalej jest już od razu krawędź terasy, więc jest trochę wyżej, ale tutaj z daleka właśnie takie robi wielkie wrażenie. Miało robić takie wrażenie oczywiście na wrogach, w pierwszej kolejności na Prusach, a potem także na Mazowszanach. Krzyżacy najpierw zostali osadzeni na ziemi chełmińskiej, potem znaleźli się na ziemi dobrzyńskiej i zaczęli budować bardzo szybko kolejne zamczyska, jak tylko udało im się zająć kolejne ziemie Prusów. No i właśnie coraz większe one były, coraz straszniejsze. A my idziemy taką bardzo piękną ścieżynką wzdłuż Nogatu i tak jeszcze będzie przez dobre kilka kilometrów, więc fajnie. I może jeszcze dopowiem, że zamki stawiane przez krzyżaków wzdłuż Wisły miały za zadanie strzec drogi handlowej do Gdańska, który zyskał na znaczeniu względem Elbląga, który się zamulił. Jak zwykle wieczorem gnaliśmy przez jakieś straszne zarośla, mieliśmy iść wałem, a on zarósł głogami i tarniną. Potem musieliśmy zejść na łąkę. Potem się to zamieniło w taki wąski skraj pola, no i wreszcie o zmroku dobiliśmy do Białej Góry, a tu Andrzej ma znajomych, więc zyskaliśmy ciepłe miejsce pod dachem do spania i pobiłam dziś swój rekord snu na tej wycieczce, bo ostatnio miałam problem i zawsze budziłam się o 6, a dziś się obudziłam 8.40. O! Mamy po marchewce. No super, mamy po marchewce. Jak mi jeszcze raz zbiegniesz do szklarni, zazwyczaj szlaki w województwie pomorskim są praktycznie perfekcyjnie oznakowane, ale akurat o szlaku kopernikowskim nie można tego powiedzieć. Dużo znaków brakuje, często mam jakieś wątpliwości, często idziemy po telefonie. A tutaj właśnie jest przykład znaku z lat 70. Jeżeli macie jeszcze wątpliwości, czy takie na szlakach gnieźnych rzeczywiście są, to są właśnie coś takiego. Także, no, odcyfrowujemy to cierpliwie. Dziś za wiele się nie dzieje. Byliśmy w Ryjewie. Ryjewie, no właśnie. Andrzej już dziś zjadł 9 gałek lodów. Było bardzo dobre, z lokalnej cukierni, która, jak się okazało, miała 2 punkty. Jeden w Białej Górze, drugi w Ryjewie. No właśnie, właśnie. I zaliczyliśmy oba. A ja mam w plecaku śledzie.
śmietanowym sosie. Ciążą mi trochę, jakby się to była cała ławica, ale to jest tylko jedna mała maczuszka. No także dzisiaj lasy, asfalty, trochę piaseczku, ale piękna pogoda, nie pada. Szykujemy się nawet na możliwość biwakowania. Zobaczymy, gdzie wylądujemy. Jesteśmy już na zamku w Kwidzynie. Rozpoczynamy zwiedzanie od piwnic. Jest bardzo fajna wystawa o obrządku ciałopalenia, o pochówkach starożytnych i pokażę Wam, jak wyglądały te pochówki, które oglądaliśmy jakby powyżej na kurhanach. To właśnie ten zestaw jest z wczesnej epoki żelaza, czyli tak jak te duże kurhany, które oglądaliśmy jeszcze przed Fromborkiem. I tutaj jest rekonstrukcja grobu skrzynkowego. Taka skrzynka była w środku kurhanu i tam było naczynie z prochami ludzkimi. Zwiedza się o wiele fajniej niż w Malborku, ponieważ w ogóle nie ma ludzi. Można się swobodnie przechadzać i robić zdjęcia. Tu mamy wystawę o kulturze ludowej Dolnego Powiśla, no czyli taki skansen w zamku. Są też ciekawe wystawy, takie w sumie z tradycyjnymi wypchanymi zwierzętami, ale one tu są bardzo stare, bardzo dawno, ale fajnie zaaranżowane. I tutaj na przykład jest las nocą, taka zwierzyna, której się boicie nocą, właśnie tutaj jest. Tu możecie sobie wyobrazić namiot. Tu jest dzik i sarna, tu jeleń, tam łoś, sowy, górze. No i komentarz w tle. Znowu daleko nie uszliśmy. Jesteśmy w barze. Kilkudaniowy obiad sobie zafundowaliśmy. Ja mam ziemniaczki na leśniki, czekam na zupkę, a Andrzej ma... Podwinę ziemniaczki, zestaw surówek i zupę pomidorową. Dyszka w barze Powiśle. Polecam. Tradycyjnie nie zrobiliśmy zbyt wielkiego dystansu i od razu zaczęło lać, jak wyszliśmy z Kwidzyna. Doszliśmy tak takim brzegiem burzy, tak, brzegiem burzy, udało nam się nie zmoknąć. Doszliśmy do miejsca, w którym spodziewaliśmy się świetnych wiatr. To jest ogród dendrologiczny, jest tu przez taka mega inwestycja, wszystko fajnie. Wiaty są cudowne, tylko kompletnie przeciekający dach. Dokładnie każde miejsce pomiędzy dwoma deskami przecieka. Teraz jak tu siedzę i stoję, to pada przed aparatem. Pada, po stołach pada. Wszędzie pada. Wszędzie pada. Właśnie usiłujemy się tu rozbić. Już mniej więcej się udało. Pada nam na te namioty, ale pod tym daszkiem właśnie.
No i jutro mamy większe plany, jutro chcemy już skończyć szlaka, do końca mamy jakieś 45-47 kilometrów, więc planujemy bardzo wczesny start. Mamy piękny poranek na szlaku, pachnie cudownie w lesie po wczorajszym deszczu, ptaszki śpiewają. Zwinęliśmy się dosyć sprawnie i wyszliśmy o godzinie 5.28. Pociąg mamy o 19.01 z Grudzią, no? No właśnie. Ostatni, niesensowny. Tak, ostatni pociąg, no i mamy tam 46 km, ale już ładny kawałek przeszliśmy, tempo mamy dobre, nie tak jak zwykle. Bo ostatnimi czasy to mieliśmy tempo ślimaka skrzyżowanego z leniwcem, przy czym ja jestem tym ślimakiem, a to jest ten leniwiec. No więc wczoraj był dzień Niro, czyli zrobiliśmy 7 km i dziś staramy się zrobić naprawdę ten sensowny dystans i zakończyć wycieczkę. A tu patrzcie, jaka świetna chmura, wygląda jak latający spodek. To jest Enterprise! No właśnie, dokładnie, jak ze Star Treka. A to jest jakiś poszarpany altostratus taki, już taki bardziej altokumulus nawet. I jakieś takie jakby oko cyklonu, może jakiś prąd wstępujący, który się tak zrobił na górze z tego kumulusa congestusa, który jest pod spodem. Kto wie, nie mam pojęcia, jak to się stało w sumie. A my jesteśmy w Gardei. Tak, i na szczęście nie było tu kropki, chociaż dostaliśmy taką lekką, podchwytliwą informację, że szlak ma się kończyć w Gardei, bo dzwoniliśmy do PTT-ku w Grudziądzu i dostaliśmy informację od pana Piotra, że kropeczka powinna być jednak przy ławce Kopernika, który to siedzi sobie na tej ławeczce na rynku w Grudziądzu, gdzie zmierzamy, spiesząc się, bo o tej 19.01 cały czas mamy pociąg. Tak. Czy zdążymy? To się okaże później. Patrzcie, jaki piękny czerwony znak. Widujemy takie od pół godziny, od godziny może, aż od Gardei właśnie. Jesteśmy już chyba w województwie kujawsko-pomorskim, dlatego właśnie oznakowanie się zmieniło.
dawniej ten odcinek Gardeja Gruzion słynął jako najgorzej oznakowany, gdzieniegdzie można było spotkać informację właśnie, że ten szlak się w ogóle kończy w Gardei, a nie w Grudziądzu. No i okazuje się, że świeżo jest wymalowany, zmiana przebiegu, także właśnie przeraziliśmy się, o co chodzi, ale wygląda na taką fajniejszą i lepszą i dystans wychodzi taki sam. Znaki są tegoroczne, jest nowa farba, jest piękna czerwona farba. Bardzo nam się to podoba. Może przeczytał PTTK komentarz na moim Instagramie, szybko wymalowali. Nie wiem, ale bardzo się cieszymy. Dziękujemy znakarzowi, bo jest świetnie pomalowane. Kończymy właśnie przerwę regeneracyjną na przystanku. Już wszystko powoli dogorywa, sprzęt dogorywa, ciało dogorywa. Właśnie była szybka regeneracja piłeczką, pasmo wiodrowo-piszczelowe po tej 30 już dzisiaj, 32 jeszcze zostało 10 do Grudziądza. I w Grudziądzu będzie kolejne 400 km w mojej karierze. Buty właśnie mają już 2300 km. Już są takie dosyć wyślizgane, ale przede wszystkim sklepane. Także pod wkładką jest gazeta i kawałek papieru toaletowego. Tak, ta piłeczka to cały czas. A jak chcecie zobaczyć, jak wygląda koszulka hikera, to jest koszulka merino, więc nie jest jakaś super trwała, mam ją od 7 lat i noszę ją od czasu do czasu, ale jest dla mnie ważna, bo miałam ją na pierwszym moim hajku, czyli GSB, a teraz ma jakieś 1600 km i wygląda właśnie tak. Chyba czas się jej pozbyć. Już jesteśmy prawie w Grudziądzu. Szlak jest tak fajnie zmieniony, że zamiast walić jakimiś nudnymi wsiami, poprowadził nas fajną trasą dookoła fortu i teraz nad Trasą Wiślaną jest naprawdę pięknie. Właśnie walnęliśmy 400 km. Szlak rzekomo ma 390, ale my już naklepaliśmy tyle różnych zmyłek, że jest chyba już 550. Tak naprawdę. Będziemy liczyć dopiero, ile ten szlak ma, więc dowiecie się tego. A na razie lecimy do centrum. Jest super, prawda? No, prawie byśmy ją ominęli, ale weszliśmy, widok jest wspaniały, a w dole widzimy ruiny Zamku Wysokiego. To jest ostatni zamek krzyżacki na naszej trasie. Niewiele z niego zostało. To był jeden z tych, które właśnie strzegły tej drogi handlowej na Wiśle i stanowiły taki pierwszy bastion krzyżackiej potęgi. No, na dole właśnie tyle widać z tych ruin. To są wyraźne mury, jakieś pomieszczenia. Odrestaurowano to tak, że jest to w trwałej ruinie, czyli się już nie zniszczy. Jest kropeczka, oficjalnie kończymy szlak
po 15 dniach wędrówki. Nie śpieszyliśmy się przesadnie, gdyż szlak był super, była masa rzeczy do zwiedzania. Bardzo szlak różnorodny, zwiedzaliśmy zarówno miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem, jak i zamki krzyżackie i ogólnie rzecz biorąc dawne Prusy z wszystkich epok zabytki po drodze. Piękne lasy, w środkowej części trochę asfaltu, oznakowanie w środkowej części fatalne z tendencją do braku oznakowania, końcówka i początek. Super. Cóż więcej powiedzieć, polecamy serdecznie. Szkoda, że szlak nie kontynuuje się do Torunia, do miejsca urodzenia Mikołaja Kopernika. No cóż, miejmy nadzieję, kiedyś, że w przyszłości zostanie kiedyś przedłużony. Byłby wtedy najdłuższym szlakiem w Polsce. Wyprzedziłby główny szlak beskidzki. Halo, PTTK Grudziądz, PTTK Toruń. Jest szansa. Bierzcie się do roboty. A my dziękujemy i do zobaczenia na następnym szlaku. Pa, pa! Cześć.